RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Szkoły Rocketa. Dzisiaj standardowo jest z nami Hogaty. Jestem. No, czyli tutaj już z tego zwnioskuję, że jesteś obecny. Dzisiaj nauczymy Hogatego trzymać piłkę na dachu. Nie wiem, czy coś jeszcze, prawdopodobnie tylko to, bo tam jak sprawdzaliśmy, to powiedział, że nie umie. Zademonstrował, tutaj dryblujemy akurat nie piłką, tylko Hogatym. I co cyk, pliczek. Co jest dachu trzyma? Cyk. To jako, że jest początek lekcji, a my jesteśmy groźną uczelnią, to co? Odpowiedz ostatnich zajęć. To? No, odpowiedz ostatnich zajęć. Już cię tutaj obserwujemy, kartkóweczka przy tablicy. No, no to pierwsze zagranie. No ja masz czwarta. Mogę zgłosić NP, nieprzygotowanie. Przepraszam bardzo, ja muszę tylko. No właśnie, obecność była sprawdzona, więc niestety. Póki co gram w New Worlda, jeszcze pewnie będę chwilę grał w New Worlda, ale niedługo wrócę do Rocketa. No wymówki wymówkami, specjalnie pytałem. Co mam zrobić, panie nauczycielu? Obecność sprawdzona, nie powiedziałeś wtedy, to nie ma NP. A szczęśliwy numerek, niestety. Jest prawie 40 tysięcy uczniów, a jedynka nie wypadła. Panie nauczycielu, proszę nie znęcać nade mną. Jak to zobaczę, to masz minus jeden do oceny, jak nie masz urodzin. To pokaż mi tutaj, jak się robi half flipa. I nie rób takich rzeczy, bo widzowie zemdleją, jak coś jedzą. Half flip? To chyba to było. Dobrze. Jest to jeszcze zdrowione. Wave nasz pozostał. Masz szczęście, że tylko dwie lekcje pozostały. Że były tylko dwie lekcje. Dał radę, dobra. Patrzcie, to odpowiedź no, to przy tablicy. Kurde. Mogę ci zapisać plusika. Ale kurde, spykane, pyk. Tutaj jadę sobie i pyk. I dobra, koniec tego show-offu, siadaj. I pyk. Okej, dobra, to jak już to mamy pokazane, to teraz dawaj jazda z piłką na dachu, czyli coś, czego się dzisiaj nauczysz. Pokaż, jaki masz poziom na start. Nie ma żadnego wstępu, na przykład musisz podjechać tak do tej piłki, no żeby ją zarzucić. No właśnie chcę, żebyś to zrobił zanim, przed wszystkimi tekstami. Dobra. Dobra, to pierwsza rzecz. To jest mój poziom. Nie panuję nad tym jak coś. Dobra, wiesz, dobra, ale to gituwa, bo widzowie pewnie też w dużej mierze mają podobne błędy jak ty, a przynajmniej może nie wiedzą dlaczego nie wychodzi i jakaś taka pojedyncza rzecz. Ja po prostu powiem tak, ja nie mam wiedzy na ten temat. No to jak dlatego w ogóle to się przyda, piłkę. Dlatego jesteś idealnym przykładem tutaj. Pierwsza sprawa jest taka. A, dobra, na razie nie będę jechał, tylko na razie z perspektywy oglądania ciebie. Że jak chcesz jechać z piłką na dachu, to musisz wyłączyć kamerę na piłkę i włączyć kamerę na siebie. Spróbuj to sobie już teraz. Nie, może tak się da. No, dobra. Jak się tak da jeździć? No, i będziesz musiał się tak nauczyć, bo tak nie da się bez tego. Powiem ci od razu, że robisz strasznie drastyczne ruchy. Weź sobie na start, żeby było ci łatwiej. Zbierz boosta i podjedź tak jakby trochę dalej od piłki, weź ją tak, żebyś miał długi, prosty odcinek. Nie skręcaj przy niej, tylko po prostu ją tak zrób, żebyś miał ją w miarę prosto zabrać. Ją sobie możesz trochę zabrać do defensywy bardziej. I łatwiej ci będzie podbić piłkę z drugiej strony, bo się turla w drugą stronę, więc łatwiej ci będzie ją podbić do góry, żeby na dach zabrać. To też jest kolejny takie rzecz do nauki. I co, już kamera pierwszoosobowa? Pierwszoosobowa. W sensie to potem płynnie będziesz robił, typu, że podbijasz jeszcze z kamerą na piłkę i w momencie, zanim piłka spadnie na twój dach, to włączysz kamerę na siebie teraz? Po prostu. No i po mam prostu wiedź. No, bez boosta? To znaczy nie używaj boosta, jak wjeżdżasz, potem tylko ewentualnie, żeby przyspieszyć, żeby ją dogonić. O, i dawaj, jedziesz z piłką na dachu. Staraj się, wiem, że grasz na klawiaturze, co jest trochę trudniejsze akurat w tym przypadku, bo nie możesz tak jakby płynnie zmieniać prędkości, tylko musisz tapować, tak żeby w miarę płynną prędkość regulować, tak żebyś nie jechał ani dużo szybciej od piłki, ani dużo wolniej, bo wtedy będzie skakało. O, ja muszę, stary, ja muszę tak tapować, no, ale w sensie, jak będziesz miał wyczute, to będziesz po prostu na początku się rozpędzał i potem to bardziej boostem regulował, więc ja widziałem gdzieś, że i chyba już wiem o co chodzi, że podjeżdżasz, wiesz, jak piłka się tak toczy, ty po prostu podjeżdżasz, robisz szybki ten i dlatego później jesteś ustawiony na piłkę lecącą, o to chodzi chyba. No tak, tym, tak. Tak mi się wydaje, że to o to chodziło, że robisz sobie jakoś tak i pyk. No. I podjeżdżasz, zabierasz tę piłę i jak umiesz ją utrzymać, to oczywiście. Też tutaj od razu ci powiem, że jak jeździsz w miarę wolno, to bardziej, że trochę za bardzo z przodu trzymasz piłkę, bo mimo wszystko ci ta piłka będzie spadała przez to, że ten hitbox jest tak jakby źle odzwierciedlony. Tak troszeczkę z przodu koronki, trochę bardziej jeszcze tak jak ja mam to widzieć z przodu koronki, że jest no tak piłka? Na oko. Jak jedziesz wolno, to tak jakby centrali na środku, na tej koronce, jakbyś chciał jechać.
z piłką, to będzie ci łatwiej. Kurde, no tego się nie da tak długo utrzymać. No to pod koniec zajść, mam nadzieję, że będziesz umiał. I że widzowie też będą umieli. I spróbuj sobie, jak ci piłka spada z przodu, dać boosta na chwilę. Tak, ale tak, żeby nie panikować. Jak ci piłka spada, to daj boosta na chwilę. Generalnie łatwiej ci to będzie robić, jak nie będziesz tak szybko zakręcał przy tym, tylko się faktycznie na prostą jakąś zrobisz, żeby po prostu na początku próbować. Ale to ja wiesz, ja bym chciał. Ale to... no. Umiejętności nie pomagają, czekaj, nie? Podam ci piłę. Wiesz co, po prostu stań sobie tam pod niebieską bramką. Ja ci podam piłkę delikatnie i sobie podbijesz, żebyś miał. I po prostu jedziesz z bramki do bramki z piłą. Ja już ci ją przyturlam. O kurde, z bramki do bramki z piłą na tym? Okej. Dobra. I spróbuj jechać. Trochę... Nie bój się trochę potem rozpędzić, jak ci piłka spada. Bo to wiadomo, musisz troszeczkę, trochę przybustować też czasem, jak ci piłka spada, troszeczkę też bardziej przyjechać. Bo generalnie a, nie możesz... A, dobra, ja myślałem, że bez boosta tylko nie, mam nie, nie, teraz nie, bez zrobić. Boosta byłoby dużo trudniej. Generalnie na pewno jest kwestia taka, że nie chcesz doprowadzić do takiej sytuacji, że piłka ci już spada, bo wtedy musisz bardzo mocno przyspieszyć. No. Możesz to sobie też szybciej pojechać na przykład, no dawaj. Nie bój się trochę boostować, jak ci piłka już zaczyna spadać, bo nie możesz doprowadzić. Jak jest za bardzo z przodu, to po prostu boostnij, ale tak nie na za długo, żeby nie spanikować. Myślę, że tak ciężko mi wyczuć w ogóle, kiedy ona jest aż tak z przodu, a ale to kiedy jest kwestia, no będziesz wiedział. A widzisz tu takie kółko wokół siebie? Co masz spod piłki? Jest. No to też może dawać wskazówkę fajną, bo widzisz w odniesieniu do auta, gdzie jest dokładnie piłka. Niby tak, ale nie wiem, czy... mi to taką różnicę in plus zrobisz. Bo to generalnie jak dryblujesz, to potem nie będziesz patrzył na piłkę stricte. Tylko to musisz tak jakby, już będziesz bez patrzenia na piłkę. Spróbuj, żeby, żeby ten taki okrąg nie był dużo przed twoim autem, bo wtedy ci będzie spadało. Na bazie tego będziesz mógł dużo lepiej zobaczyć. Ta kamera mi jedzie do przodu i... W ogóle, nie chcę nic mówić, ale włączyłeś kamerę na piłkę. No okay, właśnie. Dobra, to już... Okej, to już wiem, dlaczego mi ta kamera uciekała. No, już wiemy, tutaj widzowie widzą, dlaczego takie nie ustawiać. I teraz wyprzeć sobie piłkę i w drugą stronę po prostu jedziesz tak, bez tego. O. Tuwa. Znowu masz kamerę, no. Dobra, dawaj, jedziesz. To jest coś bardzo fajnego. I staraj się generalnie, bo widzę na razie jest to, co każdy ma, jak zaczyna się uczyć. Że w panice za bardzo reagujesz na to, co widzisz, a nie na to, co czujesz. Bo w sensie nie masz jeszcze doświadczenia. I tutaj ci mogę powiedzieć, że jeżeli widzisz, że piłka ci spada na przykład na lewo, to żebyś na bardzo krótko kliknął tylko skręt w lewo. Bo ty klikasz do momentu, aż widzisz, że skręci ci. I przez to trochę za mocno skręcaniem to AD to jest masakra. To no, jest, ale to ja sobie problem, to przed chwilą trenowałem na klawiesz, żeby zobaczyć, jak ciebie nauczyć. Kurde, to nie będzie takie łatwe. No to nie jest powiedziane, że to jest łatwe, ale to jest bardzo przydatne. Staraj się bardziej używać tego boosta, jak jesteś. O, tak jak teraz. O, tutaj już widzę, że jumping wleciał. Już za dobrze było i spanikował. Tak, już za dobrze było, chciałem strzelić tę piłkę. Tak myślałem, o, właśnie, właśnie to też się przyda ta lekcja, bo w przyszłych lekcjach na pewno będę cię chciał nauczyć flików. W sensie takiego rzucenia piłką, a do tego potrzebujesz umieć trzymać piłkę na dachu. No, jedzie w kierunku ściany. Ale nie, no już widzę, że przynajmniej jak już nie musisz skręcać, to już coraz lepiej to wygląda z perspektywy. No jakbym nie musiał skręcać, to w ogóle byłoby dużo łatwiej. No to dawaj do bramy, na prostej. Strasznie sobie utrudniasz, że taki mały rozbieg bierzesz. O, teraz kit. Spróbuj dojechać. O, ale zauważ, że cały czas ci piłka spada do przodu, a nie do tyłu, czyli notorycznie za bardzo z przodu trzymasz piłkę, więc możesz sobie dla równowagi no, ja kompletnie szczerze nie mam pojęcia, jak ją mam inaczej trzymać z tego przodu, bo... Po prostu mów sobie, że tak jak widzisz, to trochę bardziej niż ci się wydaje do przodu musisz jechać. Mogę ci ewentualnie pokazać, jak ja to na klawiaturze robię, tylko na fęku. W sensie, że to nie jest naprawdę tak, że też takimi drewnianymi ruchami. O, widzisz? Teraz nie wiem w sumie na czym się skupiłeś, czy po prostu kwestia prób i błędów. Żeby utrzymać się z przodu bardziej niż ta piłka, tak w teorii. No to widzisz, no to jest pierwsza podpowiedź dla widzów. Ale w sumie dojechałem. No do, tak. Tego, to był twój pierwszy taki pełny przejazd tak naprawdę. Trening czyni mistrza, jeszcze pod czujnym twoim okiem to no, już no, ale to jest bardzo ważna rzecz, dlatego to jest też, jak ktoś z was tego nie umie, ma powiedzmy platynę, żeby po prostu sobie na tym spędził chwilę, bo to nie ma dużo nauki, a potem na pewno będzie wielka satysfakcja, jak właśnie tak jak Hogaty teraz zacznie się... to? No tak. Na pewno będzie dużo satysfakcji, bo pamiętam jak ja się tego uczyłem. No idealnie, no widzisz? Jeszcze jest bardzo fajnie się zaczyna jeszcze robić. Walnąłem w prawy górny. No to kurde, jest zdolny student.
No, ale to na pewno będzie satysfakcjonujące. Nie wiem, powiedz, czy się czujesz z tym coraz lepiej. Jest, jest. Naprawdę jest satysfakcjonujące, to prawda. Szczególnie jak tego się nigdy nie robiło tak na dobrą sprawę. A i właśnie, tutaj jeszcze taka szybka wstawka. Wspomniałem na początku odcinka, że Kogaty miał ciężko trafić ze szczęśliwym numerkiem, bo jest prawie 40 tysięcy takowych. No to ja polecam, żeby do końca roku spróbować bić te 40 tysięcy. Więc jak ktoś jeszcze się nie zapisał do szkoły, to śmiało. To jest zawsze przeskok pomiędzy zero umiejętności, a podstawa jest największy. Pamiętajcie, wiesz, też o tym, że się nie zniechęcić. To też jest bardzo fajne, że widzisz od razu tak szybki efekt, a nie tak jak na wyższym poziomie, że musisz bardzo dużo ćwiczyć, żeby małą różnicę dostrzec. No tak, ale to jest, wiesz, to jest właśnie na początku i teraz chodzi o to, żeby widzowie, którzy są jednak na większym poziomie niż ja w tych umiejętnościach, ale dalej nie są, wiesz, na jakimś giga, żeby się nie zniechęcali, jeżeli małymi kroczkami lecą zmianami. Przynajmniej zobaczą, że w takiej sytuacji zobaczą, że oni się już tego nie musi uczyć, bo już to umie i tyle. Nie no, już widzę, że nie będzie źle. No zobacz, jak przyjechałeś elegancko. Wiesz co, bo w sumie tak myślę, że to serio już się na nas... O, jest, dobra, zrobił. Ale to w ścianę było. Kiże w ścianę, to nie jest lekcja flików. Właśnie takie zagranie nauczymy się w jednej z przyszłych lekcji. A ja dzisiaj już tutaj dziękuję Kogatemu za to, że nie wyszedł z lekcji. Musi wyjść, kurde. Nie, no to będzie taki wiesz, taki brak, że ludzie będą czekali na kolejny film, jak ci się to uda. A potem fajne będzie porównanie, jak już będziesz umiał te wszystkie rzeczy, oglądasz to wstecz, jak się tego uczyłeś. To jest fajne, że będziesz miał to udokumentowane. To tutaj jeszcze raz oczywiście zapraszam na wszelakie kanały Kogatego. I co, widzicie, że trochę się nauczył. Nauczył się krzyczeć pterodaktylowo. A tak już umiałem akurat, nie? Ta umiejętność była posiadana. Ja już nie będę przedłużał. Dajcie znać, czy macie jakieś zagranie, którego chcielibyście, żebym nauczył Kogatego. A zresztą, dobra, będziemy po prostu po kolei lecieli chyba. To dajcie znać, czy podoba wam się seria. Sub, like, elo. Elo!